serdecznie. Dzisiaj mija 98. rocznica bitwy pod Verdun, o której dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć. Szef sztabu generalnego Niemiec, Erich von Falkenhayn, przedstawił plan ataku na twierdzę Verdun, nazywaną sercem Francji, tak zwanym memoriale bożonarodzeniowym w 1915 roku. Plan Falkenhayna zakładał, że przez kilka dni dany odcinek umocnień będzie ostrzeliwany ciężkim ogniem artyleryjskim, by później wojska szturmowe dobijały niedobitków. Na przełomie lat 1915-1916 wojska francuskie w twierdzy Verdun były nieliczne, gdyż naczelny wódz francuski Joseph Joffre zakładał, że Niemcy nie zaatakują tego odcinka, gdyż ponieśli sromotną porażkę na początku września 1914 roku. Jednak miał na uwadze raporty wywiadu oraz dowódcy rejonu ufortyfikowanego. Przed samym atakiem Niemców wysłał spore wsparcie do twierdzy. 21 lutego 1916 roku prawie milion Niemców ruszyło na około 850 tysięcy Francuzów. Falkenhayn zakładał, że na dwóch poległych Niemców przypadnie 5 zabitych Francuzów, dzięki czemu armia francuska będzie musiała się wycofać z wojny, a działania w Europie przez Brytyjczyków będą bezprzedmiotowe. Bitwę możemy podzielić na 6 faz. Pierwsza faza zaczęła się 21 lutego wraz z natarciem wojsk niemieckich, a zakończyła się 4 marca. W godzinie 7 rozpoczyna się niemiecka nawał artyleryjska na odcinku Umgoch-RBBA. O godzinie 16 Niemcy przypuszczają szturm, zdobywając las wokół Umu oraz kopy przy Goch i RBBA. Niemcy wycofują się do Bumu. 24 lutego dziesiątkowani przez artylerię francuską Niemcy zdobywają drugą linię francuską, czyli odcinek Samonie-Dongelmu-Bumu. Później w drugiej próbie Niemcy zdobywają wzgórza Tulu. Stamtąd mogą prowadzić natarcie na twierdzę Dulmu. Zaskoczeni Francuzi oddają fort niemalże bez walki. Tego samego dnia, 25 lutego, dowódcą nad francuskimi wojskami obronnymi obejmuje Henri Philippe Pétain. Dzień później wydaje pierwsze rozporządzenia, m.in. dzieli front pod Verdun na 4 odcinki bojowe oraz wprowadza rotację między odwodami a żołnierzami walczącymi w pierwszej linii. Do 3 marca ruiny twierdzy Dulmu przechodziły z rąk do rąk, jednak 4 marca zdziesiątkowani Francuzi zostali zmuszeni do wycofania się ze wzgórz Talu. Druga faza bitwy rozpoczęła się od natarcia Niemiec na obu stronach Mozy. Po lewej stronie Niemcy nacierali na wzgórze 304, a na prawej na Fort Vaux. Od tej pory walki prowadzone były na wyniszczenie, artyleria obu stron nie przestawała strzelać. Niemcy zostali rozbici podczas szturmu na wzgórze 304. A na froncie Dulmu-Vaux byli za każdym razem odpierani. Od 22 do 28 marca nastąpiła przerwa w walce. Później Niemcy atakowali po obu stronach Mozy. 31 marca zdołali opanować całą wioskę Vaux, jednak 3 dni później Francuzi wyparli ich z powrotem do fortu Dulmu. Trwające do końca kwietnia walki nie przyniosły obu stronom znaczących sukcesów, tylko wielkie straty w ludziach. Na przełomie kwietnia i maja narastał konflikt między naczelnym wodzem francuskim a generałem Pétain. Joffre chciał, żeby Verdun zaczęło kontratakować. Na skutek konfliktu Pétain został zamieniony na generała Roberta Nivelle. Nivelle miał podobne nastawienie co Joffre. Chciał przejąć inicjatywę, wykorzystując innowacje taktyczne. 22 maja zdołał odbić ruiny fortu Dulmu. Jednak chwilę później został z nich wyparty. Wkrótce Niemcy przeprowadzili przeciwnatarcie, zdołali okrążyć Fort Vaux. Zdobyli go jednak dopiero 7 czerwca, kiedy to załoga majora Reinala, nie mając już zapasów wody, skapitulowała. Książę Wilhelm osobiście wyraził swoje uznanie bohaterskiemu dowódcy obrony Fortu Vaux. 8 czerwca ruszyło niemieckie natarcie na Fort Souville. Niemcy zdobyli go po 16 dniach krwawych bitew. Jednak już 25 czerwca Francuzi rozpoczęli kontrnatarcie, odbijając Fort Souville 30 czerwca. Tak kończy się 4. faza bitwy pod Verdun. W lipcu i sierpniu toczyły się walki zaczepne z obu stron. W sierpniu coraz bardziej narastała opozycja w niegeneralnym do działań Waldenhayna. W
Waldenheina zwolniono pod koniec sierpnia. A 2 września nowe dowództwo niemieckie na czele z Heidenbergiem wydało rozkaz, by nie prowadzić już działań zaczepnych pod Verdun. We wrześniu 1916 roku Niemcy już się tylko bronią. Jednak coraz więcej jednostek oraz artylerii zostaje przerzuconych do Sommy. W październiku Francuzi na dobre przejmują inicjatywę, co skutkuje 24 października, kiedy odbijają Fort Talmud, 2 listopada Fort Vaux, a w grudniu zbliżyli się do swoich pozycji sprzed 25 lutego. 18 grudnia odbijają miasta Louvre, Bezonvaux i Poivre. W bitwie pod Verdun zginęło 337 tysięcy Francuzów oraz 362 tysiące Niemców. Niewątpliwie do tak wysokich strat przyczyniła się artyleria, która łącznie wystrzeliła 36 milionów pocisków. Z jednej strony Verdun stało się symbolem męstwa i bohaterstwa, z drugiej jednak określenia takie jak piekło w Verdun doskonale ujmują absurdy wojny. A ja tymczasem Wam serdecznie dziękuję.